Już od dłuższego czasu nosiło mnie, by pomalować jakąś ścianę. Jednak tym razem pustostan nie wchodził w grę, bo po prostu mi się to znudziło. I tak bujałem się od jakiegoś roku po Krakowie w poszukiwaniu jakiegoś fajnego miejsca, jednak nic konkretnego nie stawało na mojej drodze. Aż tu nagle, pewnego dnia, mój ziomek zaprosił mnie na koncert do warsztatu. To miejsce jest skitrane na Zabłociu, obok stacji kolejowej. Sam za cholerę nigdy bym tam nie trafił. No ale jak już wbiłem do środka i zobaczyłem obrazki Noriakiego na ścianach, poczułem, że to może być właśnie to miejsce. Po całkiem fajnym koncercie skontaktowałem się z gospodarzami i wysłałem im zdjęcia moich prac. Dostałem zielone światło i mogłem zacząć działać. Z repertuaru mojej wesołej twórczości wybrałem skitrane koty. Pomyślałem, że w czerni i bieli będą tam pasować idealnie. Zaczynam się oswajać z tabletem, może jednak nie wyrzuciłem tych pieniędzy w błoto. Ukończony projekt wysłałem Radzie Gospodarzy do wglądu. W końcu to nie ja będę na niego codziennie patrzył. Szkic od razu przypadł im do gustu, co mnie bardzo ucieszyło. Na początku myślałem, że do użycia tego obrazka posłużę się tylko farbami w sprayu, ale po półtorej czy dwóch godzinach malowania w pomieszczeniu nie mogłem wytrzymać. Ta maska, którą mam na sobie, lata działania ma już dawno za sobą. Normalnie smarkałem czarną farbą. Na szczęście tak w razie czego wziąłem ze sobą farbę w wiadrze i pędzelki. No i tak się zajarałem tymi liniami, że się mano. Tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że tego nie spieszę.